Witam serdecznie. Zawijany makowiec to tradycyjny przysmak świąteczny, który kusi smakiem maku, orzechów, skórki pomarańczowej i rodzynek. Smaki te zawinięte są w pyszne drożdżowe ciasto. Pokażę dwa sposoby zrobienia ciasta z użyciem miksera planetarnego oraz zagniatanego ręcznie. W poprzednim filmie pokazałam, jak zrobić pyszną masę makową. Teraz pokażę, jak zrobić przepyszne, wykwintne makowce. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam na film. A zatem do dzieła! Składniki: mąka pszenna typ 480 pół kg, 1,5% mleko, 1 szklanka, cukier 180 g, masło pół kostki, 3 żółtka jajek, 40 g świeżych drożdży, cukier wanilinowy 1,5 łyżeczki, sól 0,5 łyżeczki.
Ciasto drożdżowe jest właściwie zagniecione, kiedy odchodzi od ręki. Jak zrobić pyszną masę makową, pokazałam w poprzednim filmie. Znajdziesz go na moim kanale. Ta masa przed nałożeniem na ciasto wymaga dodania ubitych na sztywno białek z 3 jaj, dzięki którym będzie bardziej spoista. To jest podział na dwa duże makowce. Jeśli chcesz mieć mniejsze makowce, podziel to ciasto na 3 równe części. Ciasto rozwałkowuję równomiernie na grubość 5-6 mm, formując prostokąt o wymiarach 23 na 45 cm. Ciasto smaruję białkiem z jednego jajka, dzięki temu masa makowa nie będzie odstawała od ciasta po upieczeniu. W moim domu lubimy makowce z dużą ilością maku, więc nakładam go grubą warstwą o grubości 6-7 mm. Jeśli wolisz mniej maku, to trzeba go nałożyć odpowiednio mniej. Końce makowca podwijam i zlepiam. Zwinięty makowiec trzeba ręcznie uformować w ładny, gruby wałek. Makowce zawijam w papier do pieczenia, tak aby był luz maksymalnie na 1 cm. Papier zapobiega pękaniu makowca, ale nawet jak pęknie, i tak będzie przepyszny.
przepyszne. Mniam. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów, bo naprawdę warto.